Rozpakuj drukarkę serii HP Tango i skonfiguruj ją w iPhone'ie lub iPadzie. Zanim rozpoczniesz, musisz mieć sieć bezprzewodową z dostępem do internetu, iPhone'a lub iPada podłączonego do sieci, w której chcesz zainstalować drukarkę, oraz włączony w iOS Bluetooth. Otwórz pudełko, a następnie wyjmij i odwiń drukarkę i podajnik. Wyjmij pakiet z kartą do konfiguracji, kartę HP Instant Ink z próbnym pakietem HP Advanced Photo Paper oraz krótki podręcznik użytkownika na temat lampek i przycisków na krawędzi drukarki. Ustaw drukarkę na podajniku, a następnie podłącz drukarkę przy użyciu dołączonego kabla zasilającego. Drukarka włącza się, a jej lampka na krawędzi pulsuje na zielono. Lampka zaczyna błyskać na niebiesko, wskazując, że drukarka jest gotowa do konfiguracji. Aparatem w iPhone'ie lub iPadzie zeskanuj kod QR na pudełku lub na stronie 123.hp.com i dotknij Pobierz aplikację. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować HP Smart, a następnie otwórz aplikację. Wybierz pole wyboru, aby wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków i dotknij Start. Jeśli pojawi się odpowiednia instrukcja, dotknij Zezwól, aby otrzymywać powiadomienia z aplikacji. Aplikacja znajduje drukarkę i wyświetla instrukcję wprowadzenia hasła sieci bezprzewodowej. Wprowadź hasło, a następnie dotknij Kontynuuj. Aplikacja przygotowuje drukarkę i łączy ją z siecią. Gdy drukarka będzie już podłączona, dotknij przycisku Kontynuuj. Dotknij Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto HP Connected lub zalogować się na swoje istniejące konto. Do korzystania z Print Anywhere w HP Smart wymagane jest konto HP Connected. HP Smart to funkcja sprawdzająca stan drukarki i przesyłająca zadania drukowania, kiedy znajdujesz się z dala od drukarki. Kierując się informacjami z filmów i instrukcjami, podnieś pokrywę drukarki i wyjmij arkusz pianki. Rozsuń prowadnicę papieru, włóż papier letter lub A4, a następnie dosuń prowadnicę. Powróć do aplikacji, a następnie dotknij dalej lub pomiń ten krok. Wciśnij przycisk na drukarce, aby otworzyć pokrywę dostępu do atramentu, a następnie podnoś ją, aż zablokuje się na swoim miejscu. Z pudełka drukarki wyjmij dwa wkłady atramentowe i zdejmij z nich opakowanie. Z każdego wkładu usuń pasek do oderwania, aby zdjąć taśmę ochronną, uważając, aby nie dotknąć przy tym kontaktów i dysz atramentowych. Włóż wkłady do drukarki tak, aby trójkolorowy znalazł się w lewym gnieździe, a czarny w prawym. Ściśnij wkład trójkolorowy i zatrzaśnij, aż usłyszysz kliknięcie zablokowania się w miejscu. Powtórz czynności dla czarnego wkładu, a następnie zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Powróć do aplikacji i dotknij dalej lub pomiń ten krok. Dla zapewnienia optymalnej jakości wydruku dotknij Wyrównaj, aby rozpocząć proces wyrównywania. Wydruk można oddać do recyklingu, kiedy nie będzie już potrzebny. Dotknij dalej, a następnie zapoznaj się z informacjami o HP Instant Ink. Zdjęcia 4x6 i 5x7 wydrukowane z urządzenia przenośnego na drukarce Tango są bezpłatne, kiedy zarejestrujesz się w HP Instant Ink w krajach, w których obsługuje się funkcję. Dotknij przycisku Kontynuuj. Podczas rejestracji w HP Instant Ink wypełnij wymagane informacje, a następnie dotknij Zarejestruj. Aby drukować z innych urządzeń i komputerów, dotknij Prześlij łącze i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Możesz też przejść w urządzeniu na stronę 123.hp.com i pobrać niezbędną aplikację lub oprogramowanie. Postępuj zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranach. Kiedy pojawi się właściwa instrukcja, dotknij Drukuj, aby sprawdzić konfigurację połączenia sieciowego drukarki. Dotknij pozycji Dalej, a następnie dotknij Gotowe. Z HP Smart możesz drukować, skanować, zmieniać ustawienia drukarki, a także uzyskiwać wsparcie dla drukarki HP serii Tango.